Ja przypominam, że dla PiS-u ideałem jest druga Rzeczpospolita. Ja nie jestem demokratą, demokracji nienawidzę, demokracją pogardzam. Wyborcy panu prezesowi są potrzebni do tego, żeby go wybrali. A następnie... A panu do czego? Babka, która sprzedaje książkę... Skończyć nie? Dobrze. Przepraszam bardzo, dosyć tego. Wtedy były normalne czasy, natomiast dzisiaj żyjemy, gdzie się łezkę wokół kręci, no myślę o normalnych czasach, prawda? Polityk jeden w swoim rodzaju. Mimo, że w polskiej polityce nigdy nie osiągnął znaczącego sukcesu, to znają go wszyscy, którzy polityką się interesują. Znany jest ze swoich często kontrowersyjnych poglądów, wyrażania ich bez owijania w bawełnę, przez co wiele osób postrzega go jako impertynenta. A do nas się bierze ludzi, którzy nie chcą pracować. Jest to absurdalna polityka, bo to jest zalew Europy śmieciem ludzkim. Oraz z tego, że legendy głoszą, że ostatnia aktualizacja właśnie tych poglądów nastąpiła około miliard lat temu. I tu was zagnę. Tak naprawdę to dzięki Wałęsie Korwin jest tak wierny swoim zapatrywaniom. A skoro już tu jesteście, to pewnie chcielibyście dowiedzieć się, od czego to wszystko się zaczęło. No dobra, jedziemy z tym. Janusz Korwin-Mikke urodził się 27 października 1942 roku w okupowanej przez Niemców Warszawie. Studiował aż 5 różnych kierunków – psychologię, socjologię, prawo, matematykę oraz filozofię. Jednakże zdołał ukończyć jedynie ten ostatni, a jednym z powodów tego stanu rzeczy był fakt, że już jako młody człowiek wiele razy na swój sposób wyrażał swoją dezaprobatę wobec rządów panującej władzy. Już w wieku 15 lat angażował się w życie polityczne, skutkiem czego Służba Bezpieczeństwa, delikatnie mówiąc, trochę go nie lubiła i zdarzało się, że zamykała pana Janusza w areszcie. Kiedy Korwin siedział za kratkami, SBC postanowili, że skonfiskują również jego dokumenty ze studiów matematycznych, uniemożliwiając mu ich ukończenie. A zostały mu tylko 2 egzaminy do końca. Jednak represje ze strony władzy nie ostudziły politycznego zapału Korwin-Mikkego. Przez lata PRL-owskie i III RP migrował z jednej partii do drugiej, również zakładając własne. W latach 91-93 był posłem na Sejm pierwszej kadencji. Od roku 95 regularnie kandyduje na objęcie urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 2014 roku udało mu się zostać posłem w Parlamencie Europejskim. Jednak w polskiej polityce nigdy nie osiągnął znacznego sukcesu. Jak wytykają mu jego zwolennicy, wyrażając swoje poglądy, używa zbyt dobitnego języka i stąd ludzie boją się na niego głosować. A po trzecie, proszę Państwa, powiedziała Pani Profesor, że zboczenie jest wtedy, gdy brak wstecznej zgody. Otóż Pani obraża zoofilów. Ja sobie wyobrażam sukę merdającą radośnie ogonem na... Mimo iż z punktu widzenia osiągniętych rezultatów polityczna strategia pana Janusza jak na razie mocno kuleje, to braki w tej dziedzinie nadrabia w innej, zgoła odmiennej. Otóż jeszcze za czasów PRL-u zaczął on dorabiać sobie na grze w brydża. Z czasem Korwin doszedł do tak wysokiego poziomu, że awansował do kadry narodowej i zdołał osiągnąć mistrzostwo swojego kraju w tej grze, a dodatkowo opublikował liczne książki na jej temat. Mimo iż nie każdy może zgadzać się z jego poglądami i można mieć zastrzeżenia co do ich treści, tak z całą pewnością nie można Korwinowi zarzucić braku inteligencji. Oprócz wielkiego oczytania, nasz bohater potrafi porozumieć się w kilku językach. No może nawet nie w kilku, ale w wielu. W angielskim... You are not allowed to drive a car without a seatbelt. We francuskim... Il ne faut pas plus oublier que l'ancien de tiers autour de Paris. We włoskim... Non dimentichiamo, fiammanco, che mura parigine, costruite da Adolphe Thiers, non sono utilizzate al giorno d'oggi. W rosyjskim... Za niedzielę, za miesiąc budzie 10 tysięcy, potem 20 tysięcy, to problem. Chińskim... Posługuje się jeszcze portugalskim, hiszpańskim, węgierskim, ukraińskim, rumuńskim oraz łaciną. Ale niestety nie znalazłem w internecie jego wypowiedzi w tych językach, więc musicie uwierzyć mi na słowo. Czyli krótko rzecz ujmując, zna ich prawie tyle, co Bronisław Komorowski. Poza tym, jak na swój wiek, całkiem dobrze idzie mu gra w szachy. W jego życiu był również czas na epizodik filmowy, muzyczny, a nawet iluzjonistyczny.
Ja nie jestem od tego, by podpowiadać komukolwiek, kogo należy popierać w politycznych układankach, bo się po prostu na tym nie znam. Ale jednego mogę być pewny. Takich umiejętności, jakie ma pan Janusz, może pozazdrościć nie jeden polski polityk. And political decency and, you know, she... Obecnie jest on prezesem własnej autorskiej partii o nazwie Wolność i nie wygląda na to, by w najbliższym czasie miał pożegnać się z polityką. I to tyle na dzisiaj. Z racji tego, że wiem, jak bardzo lubicie słuchać Chopinosa, zagram wam coś na koniec. Wy przez ten czas nie zapomnijcie dać łapkę w górę, komentarz, no i subskrypcję, bo fajnie by było, gdyby nas było coraz więcej. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Musi być zniszczona.